Rzekł jej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu: Panie, jeśli ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł jej Jezus: Mario. Ona, obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabuni, co znaczy nauczycielu. Ewangelia według Jana, 20 rozdział, wersety od 15 do 16. Jana, 20 rozdział, od 15 do 16. Kogo szukasz? To można zadać tobie to pytanie. Kogo ty szukasz? Gdy wzrastamy w Panu Jezusie i znajdujemy się w Nim oraz zajmujemy się Nim, nasze uczucie do Niego również staje się coraz silniejsze, coraz intensywniejsze. Jest wiele rzeczy, które mogą utrudniać, a nawet powstrzymywać nas od patrzenia na Pana Jezusa Chrystusa. Ta scena, którą mieliśmy opisaną w Ewangelii Jana, 20 rozdział, od 15 do 16 wersetu: Rzecze jej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz, kogo szukasz? Ona, mniemając, że to ogrodnik, rzekła mu: Panie, jeśli ty go wziął, powiedz mi, gdzieś go położył, a ja go wezmę. Rzecze jej Jezus: Maryjo. Ona, obróciwszy się, rzecze mu: Rabuni, co się wykłada, nauczycielu. Czyli widzimy w tej scenie, jest to scena po zmartwychwstaniu, scena zmartwychwstania. I ta opisana scena zmartwychwstania daje antidotum dla serc, których wzrok napotyka przeszkody zasłaniające Chrystusa. Pan Jezus pojawia się przy Marii, ale ta początkowo nie rozpoznaje go. Jej serce pogrążone jest w ciężkim smutku, obciążone troską, zawiedzione, zrozpaczone. Wydaje się, że wszelka nadzieja prysła. Wszystko to powoduje, że z jej oczu wypływają łzy. Z jej oczu spływają łzy. W tej właśnie chwili zmartwychwstały Pan się jej ukazuje. Maria jest pierwszą osobą, która zobaczyła Pana Jezusa po zmartwychwstaniu. Ta Maria, której serce było tak obciążone. Często, gdy jesteśmy pogrążeni w smutku, nie widzimy, że Pan jest zawsze obecny. Jest pomocą nawet w trudnych chwilach. Dopiero gdy Pan Jezus Chrystus wypowiada jej imię, wypowiedział jej imię, oczy Marii otworzyły się na to, kim tak naprawdę jest jej rozmówca, czyli Pan Jezus Chrystus. A jej serce chce przylgnąć do Niego. Jednak w tej scenie padło pewne pytanie, które rozbrzmiewa do dzisiaj. Kogo szukasz? Kogo szukasz? Odpowiedź na to pytanie może uwolnić nas od przygniatających ciężarów. Patrzmy wciąż ze świeżością na Pana Jezusa, na Niego, na zmartwychwstałego Zbawiciela, który obiecał, że nigdy nas nie opuści. Pan jest w stanie przyprowadzić nas, tak jak zrobił to z Marią, do intymnej relacji z sobą i z Ojcem. Słysząc Jego głos, odwracając wzrok od wszystkiego i wszystkich, a kierując go tylko na Niego, na Pana Jezusa, wprowadzimy radość i spełnienie do naszych serc.
pomimo trudnych czasów, ponieważ On żyje, nie musimy bać się jutra.